Cześć wszystkim! Witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli mnie nie znacie, mam na imię Karolina i prowadzę wegańskiego bloga kulinarnego. Dziś nagrywam dla Was ten film, ponieważ mamy 22 sierpnia. 22 sierpnia jest to bardzo ważny dzień dla wegan, mam wrażenie, ponieważ jest to Światowy Dzień Mleka. Światowy Dzień Mleka Roślinnego, oczywiście. World Plant Milk Day. Zostałam poproszona o to, by włączyć się w akcję właśnie Światowego Dnia Mleka Roślinnego i opowiedzieć co nieco o tym, do czego wykorzystuję mleko roślinne, jakie najbardziej lubię i, no i co najważniejsze, jakie wykorzystać. Więc dzisiaj pokrótce chciałabym Wam o tym powiedzieć. Zacznę od tego, że mlek roślinnych jest bardzo wiele. Ja uwielbiam wszystkie, mam może kilka takich typów, kilka moich ulubionych, aczkolwiek wszystkie kocham przeogromnie. Jeśli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, pewnie wiecie, że jestem troszeczkę takim freakiem i uwielbiam robić wegańskie słodycze. W tym się specjalizuję, jest to mój konik i to jest moja taka największa pasja i to kocham najbardziej. W związku z tym mleko roślinne bardzo często gości w mojej kuchni pod wieloma postaciami. Czasem jest to mleko kokosowe, czasem jest to mleko sojowe, owsiane, ryżowe. Odmian jest naprawdę bardzo wiele. Od wyboru do koloru. Mlekiem roślinnym możemy zastępować takie tradycyjne mleko krowie. Nadaje się zarówno do kawy, do herbaty, jeśli ktoś lubi pić bawarkę, do przeróżnych ciast, do deserów, również do dań na pikantnie, do zabielania zup. No naprawdę, mogłabym tutaj wymieniać przeróżne zastosowanie mleka roślinnego. Wyobraźmy sobie po prostu to, że mleko roślinne możemy wlać wszędzie tam, gdzie normalnie wlalibyśmy normalne mleko od krowy. Dlaczego warto korzystać z mleka roślinnego? Przede wszystkim jest to według mnie i również potwierdzają to liczne badania, że jest to rozwiązanie zdecydowanie zdrowsze dla naszego ciała i organizmu. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, jaki jest skład takiego mleka roślinnego, ponieważ mogą być tam przeróżne dodatki, które mogą niezbyt dobrze wpływać na nasze zdrowie. Niemniej z założenia, jeśli skład takiego mleka roślinnego, które kupujemy, jest czysty, nie ma tam podejrzanych składników, to jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie dla naszego ciała, ponieważ nie zawiera hormonów i przeróżnych rzeczy w mleku krowim, ale nie będę się tutaj specjalnie skupiać na tym, ponieważ mogłabym się tu rozgadać zdecydowanie zbyt dużo. Więc tak, mleko roślinne pod względem zdrowotnym jest dla nas zdecydowanie lepsze. Ponadto mleko roślinne jest lepsze pod względem środowiskowym, ale również pod względem etycznym, ponieważ jest wolne od okrucieństwa i nie wykorzystujemy do jego produkcji żadnych zwierząt, niewinnych zwierząt, pamiętajmy o tym, i nie powoduje to żadnej szkody dla zdrowia innej istoty. Dlaczego warto korzystać z mleka roślinnego? Może również dlatego, że odmian jest bardzo wiele, smaków jest również wiele i jeśli jakiś typ mleka roślinnego, na przykład mleko owsiane, nie za bardzo Wam podchodzi, zawsze możecie spróbować z sojowym, kokosowym, orkiszowym, ryżowym. Na pewno każdy znajdzie jakieś swoje ulubione. Mleka roślinne mogą również się różnić konsystencją i przez to zastosowanie może być inne. Jeśli chodzi o mleko kokosowe, jest to chyba najczęściej używane przeze mnie mleko razem z sojowym, ponieważ mleko kokosowe jest gęste i pełnotłuste. Jest ono świetnym substytutem takiej tradycyjnej kremówki. Jeśli zostawimy mleko kokosowe, na przykład takie w puszce, na noc w lodówce, wtedy po tym czasie wytrąci się na górze taka twarda część mleka kokosowego. Jest to również nazwane potocznie kremem kokosowym lub śmietanką kokosową i można ją ubić dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli ubić taką kremówkę.
i powstaje z tego taka gęsta, bita śmietana. Jeśli damy trochę cukru, pudru lub ksylitolu lub innego słodzika, który preferujemy, mamy wegańską, bitą śmietanę kokosową. Według mnie smakuje ona na serio lepiej. Więc mleko kokosowe jest to cudowna sprawa, jeśli chodzi o konsystencję, naprawdę świetnie się nadaje to nawet do zabielania zup, nie tylko do deserów i słodyczy. Drugim najczęściej preferowanym przeze mnie mlekiem jest mleko sojowe, to dlatego, że posiada dużą ilość białka, jest ono łatwo dostępne i dość tanie. Ponadto mleko sojowe w połączeniu z tłuszczem, gdy się to wszystko ubije, to robi taką ciekawą emulsję i to może również być przydatne, jeśli chodzi o tworzenie słodyczy, a jak wiecie, ja mam troszeczkę bzika na punkcie konsystencji i jeśli robię jakieś słodycze, to staram się zawsze trafić w punkt, żeby nie tylko smak był bardzo dobry, ale również konsystencja odpowiadała jakimś tam tradycyjnym deserom. Więc lubię również mleko ryżowe za to, że jest naturalnie słodkie i ma po prostu taki bardzo ciekawy aromat. Kocham również mleko owsiane i wydaje mi się, że jeśli chcielibyście przekonać kogoś do mleka roślinnego, żeby jednak zrezygnować z tego mleka krowiego, to mleko owsiane według mnie nadaje się najlepiej do kawy i smakiem przypomina najbardziej to tradycyjne. Przetestowałam na wielu osobach, które nie są wege i bardzo smakowała im kawa z mlekiem owsianym. To jest po prostu strzał w dziesiątkę. Więc jeśli posiadacie kogoś w waszym otoczeniu, kto nie do końca jest przekonany do mleka roślinnego w kawie, mleko owsiane to jest to. No dobra, więc wiemy już, że mleko roślinne jest lepsze dla naszego zdrowia, dla środowiska i dla zwierząt. Ale jak wykorzystać je w praktyce? Chciałabym z wami podzielić się 5 według mnie najlepszymi przepisami, które zawierają mleko roślinne i które są fenomenalne. Naprawdę wydaje mi się, że jeśli ktoś spróbuje tych 5 propozycji, nie będzie w stanie powiedzieć, że nie ma tam prawdziwego mleka. Numer 1 to jest rolada Ferrero Rocher. Jest to cudowny, cudowny, cudowny przepis mojego autorstwa oczywiście i naprawdę jestem w nim zakochana. Jest to taka bardzo kremowa rolada z orzechów laskowych na bazie mleka kokosowego. Ten krem jest na bazie mleka kokosowego, ponieważ na zewnątrz mamy taki mus czekoladowy zwinięty w rulon, który jest przygotowany na bazie mleka sojowego. Oczywiście nie bez powodu, do jednej warstwy wybrałam takiego mleka, a do drugiej warstwy innego. Oczywiście chodzi o to, że to mleko kokosowe jest to taka gęsta część i właśnie po to mi była ona potrzebna. Natomiast do tej czekoladowej części użyłam mleka sojowego, ponieważ zależało mi troszeczkę na czymś innym. Więc w tym przepisie wykorzystuję 2 rodzaje mleka roślinnego i efekt jest fenomenalny. Oczywiście jest to przepis, który jest troszeczkę taki czasochłonny, nie będę ukrywała, ale z pewnością wart zachodu, jeśli lubicie smak czekolady, orzechów laskowych i takiego mleczno-kremowego smaku, to naprawdę będziecie zachwyceni. Dla mnie to jest idealna opcja na każdą imprezę, na każdą posiadówkę lub po prostu jako prezent dla najbliższej osoby. Więc to jest mój faworyt, niezmiennie uwielbiam roladę Ferrero Rocher. Numer 2 to jest również wykwintny deser i jest to pudding kawowy. Tutaj już jest troszeczkę mniej zachodu z tym wszystkim, jest to po prostu bardzo kremowy deser i ten deser kawowy przygotowałam na bazie mleka sojowego. Tutaj faktycznie możecie użyć jakiekolwiek mleko roślinne chcecie. Ja akurat użyłam sojowego, tak jak wcześniej mówiłam, po prostu lubię mleko sojowe, zawsze jest to jakaś dodatkowa porcja białka. No i również jest to wersja tania i wydaje mi się, że nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby kupić mleko sojowe, ponieważ są one już obecnie ogólnodostępne w marketach i w takich nawet mniejszych sklepach. Więc pudding kawowy, jeśli lubicie smak kawy i macie ochotę na jakiś chłodny deser,
który będziecie jeść łyżeczką, idealny właśnie na takie upalne dni, to ten pudding kawowy, to naprawdę jest bardzo, 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 bardzo szybka sprawa i jeśli chodzi o smak, to z pewnością nie będziecie zawiedzeni. Przyrównałabym to do takiego kremu a la tiramisu, więc chyba wiecie, o co chodzi. Polecam Wam bardzo serdecznie. Trzecim przepisem jest to przepis taki bardziej codzienny, na przykład na śniadanie, obiad lub kolację, podwieczorek, cokolwiek. Są to moje bezglutenowe naleśniki. Jeśli chodzi o ten przepis, dostałam bardzo, bardzo dużo pochlebnych opinii i niejedna osoba już przetestowała, możecie sami zobaczyć na moim blogu. Wszystkie przepisy Wam podlinkuję na dole i możecie zobaczyć zdjęcia osób i polecenia osób w komentarzach i naprawdę jestem strasznie dumna z tej receptury, ponieważ wydawało mi się, że stworzenie bezglutenowego i wegańskiego przepisu na perfekcyjne naleśniki jest niemożliwe, ale okazało się, że jest możliwe. I właśnie z pomocą przyszło mi mleko sojowe, które idealnie pasowało do tego wszystkiego. Mleko sojowe jest również troszeczkę takie gęste, nie jakieś super gęste, ale nie jest ono też aż tak, powiedzmy, wodniste jak na przykład mleko ryżowe, więc nie bez powodu wybrałam akurat mleko sojowe. Nie jestem w stanie Wam opisać, smakują jak tradycyjne, ale naprawdę są zdrowe. Naprawdę są zdrowe! Smażymy je bez dodatku tłuszczu, na nieprzywierającej patelni, są mięciutkie, puszyste, delikatne i posiadają wszystkie cechy idealnych naleśników. Polecam Wam bardzo serdecznie. Numer 4 to jest bardzo, bardzo szybki przepis. Jest to przepis na mango lassi. Tutaj mango lassi to jest taki mleczno-jogurtowy napój z dodatkiem mango. Ja uwielbiam mango, jest to chyba mój ulubiony egzotyczny owoc. Oczywiście uwielbiam nasze polskie owoce, ale gdybym miała wybrać jakiś egzotyczny, to z pewnością numer 1 to jest mango. Więc dla wszystkich wielbicieli mango musicie spróbować właśnie zblendowanego mango z mlekiem roślinnym i najlepiej jeszcze jogurtem roślinnym, ale wystarczy tylko z mlekiem roślinnym i wypić właśnie w postaci takiego orzeźwiającego, chłodnego smoothie. Do mango lassi ja używam praktycznie każdego rodzaju mleka roślinnego, nie ma tutaj większego znaczenia. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką chcecie uzyskać konsystencję. Jeśli bardziej gęstą, mleko kokosowe. Jeśli taką bardziej rzadką, może być to ryżowe, sojowe, owsiane, orkiszowe, jakie tylko chcecie. Więc to jest bardzo szybki przepis. Jeśli lubicie mango i w ogóle takie nuty mleczne, to mango lassi to jest przepis dla Was. Ostatnim przepisem, piątym, którym bardzo, bardzo chciałabym Wam polecić, a praktycznie są to dwa przepisy, ale bardzo takie zbliżone do siebie. Mowa tu o Kinder Joy i o Kinder Czekoladzie. Do tych deserów, do Kinder Czekolady używam mleka kokosowego, ponieważ znowu zależy mi na tym, żeby ta masa w środku była taka gęsta, słodka i Kinder Czekolada jest to mega, mega, mega przepis. Oczywiście z racji tego, że używamy mleka kokosowego, jest lekki, wyczuwalny właśnie aromat kokosa, niemniej nie jest on aż tak bardzo dominujący i na serio jest to bajeczny przepis. Jeśli macie dzieci lub na przykład chcecie zrobić ten przepis dla dzieci, ponieważ widzicie, że jedzą Kinder Czekoladę, która posiada mleko w proszku i różne naprawdę rzeczy, które nie do końca są dla nas dobre, to możecie zrobić taką domową wersję Kinder Czekolady, która jest bardzo podobna w smaku. Przetestowałam na wielu dzieciach i żadne dziecko praktycznie nie wnosiło żadnego sprzeciwu i nie reklamowało tego produktu. Więc naprawdę wydaje mi się, że jeśli dzieci, czyli taka bardzo szczera i wymagająca grupa odbiorców zaakceptowała ten przepis, to coś jest na rzeczy. No i jeszcze polecam Wam Kinder Joy. Jest to bardziej przepis taki fancy cool. Powiedzmy troszeczkę więcej zachodu, ponieważ najpierw by trzeba zrobić jajko niespodziankę właśnie z Kinder Czekolady, wszystko Wam podlinkuję na dole i dopiero potem to wypełnić mlecznym kremem. No i jeszcze zrobić kuleczki, żeby to było prawdziwe Kinder Joy.
więc to jest troszeczkę więcej zachodu. Oczywiście wszystko jest na bazie mleka roślinnego i na serio są to fenomenalne przepisy i gwarantuję Wam, że jeśli ktoś spróbuje tego, to no nie będę w stanie powiedzieć, że po pierwsze jest to przepis wegański, a po drugie jeszcze jakoś tam uzdrowiony i lepszy dla naszego zdrowia i ciała. Więc dobra, to są moje pomysły, to są moje rekomendacje dla Was z okazji Światowego Dnia Mleka Roślinnego. Dziękuję bardzo Prowek za tą nominację i za prośbę, bym podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat mleka roślinnego, moimi pomysłami i przepisami. Świętujmy dzisiejszy dzień mleka roślinnego należycie, czyli chodźmy do kuchni i zróbmy coś przepysznego z mleka roślinnego, ponieważ naprawdę jest wiele opcji i wiele możliwości. Te zaproponowane przeze mnie przepisy to naprawdę są tylko takie top 5, powiedzmy, aczkolwiek nawet nie wiem, czy bym je nazwała top, ponieważ tworząc listę tych kilku przepisów, było mi bardzo, bardzo ciężko zdecydować się, o którym Wam powiedzieć. Chciałabym Wam powiedzieć o wszystkich przepisach z dodatkiem mleka roślinnego, które mam w mojej głowie, na blogu i zapisane gdzieś na komputerze. Niemniej nie starczyłoby mi czasu i nie wiem, czy byście chcieli tak długo rozmawiała o mleku roślinnym. Może byście chcieli, ale oszczędzę Wam, to nie chcę Was tak szybko do siebie zrazić, powiedzmy. Ja z całego serca Wam polecam. Nie piję tradycyjnego mleka już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. W ogóle mi go nie brakuje. I jeśli jesteście zainteresowani, dlaczego warto przerzucić się na to mleko roślinne, w internecie jest pełno informacji na ten temat. Jest pełno badań, które popierają właśnie tą tezę, że warto dokonać tej zamiany. Nie tylko dla naszego własnego dobra, dla własnego zdrowia, ale również dla innych istot na tej ziemi i dla środowiska. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film okazał się Wam przydatny i że teraz już wiecie może do czego wykorzystać mleko roślinne. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, buzi!